Jedziemy na rolki i deskę, ale jajca te. Ty co? No wszystko se sama zrobiłam. Niech się zdolna. Tak, jedziemy do trali. Te drogi się nazywają Greenways, nie? Nie jestem pewien. Natomiast tworzą je na starych torach kolejowych dla ludzi, żeby sobie po nich mogli spokojnie tyrać. Kumpel mi powiedział, że zaczyna się koło Downstora, kończy się na Fenit, także zobaczymy, jak to pójdzie. W międzyczasie do fryzjera. No i znowu pora na przygodę. Patyczek mogę ci wyrzucić, jak chcesz. Ale ja nie sądzę, że tu się w ogóle ktoś doczepi, bo ty możesz, wiesz... Nie ma tu za bardzo nigdzie parkingu, więc chyba... No zostawimy raczej tutaj na stacji benzynowej. Nie ma żadnych znaków, że nie można parkować i zostawiać samochodu, także... Może się nikt nie doczepi, tym bardziej, że nie jest jakoś busy. Ciekawe, 14 km w jedną stronę, deska powinna mi wytrzymać 30. Mam nadzieję, że nie będę jej musiał ciągnąć. Ale jaja. Ostatnim razem. Jak ci się podoba? Jechaliśmy w odcinku pierwszym, epizodzie pierwszym. Z 37 lat temu. No, ciągnie mnie za plecak, ułatwia sobie Sylwia. Jest. Chce cisnąć, tak jak ja. Wiesz, jak ja pracuję, moje nogi uginają się, patrz. To jest normalnie. Trzeba mieć mnóstwo energii. Sylwia, no, pracują nogi. Ciocia pojedzie. Wiesz? Podeszę. Na pewno 30 km na rolkach to nie jest to samo co na deskorolce elektrycznej. Wiesz, będziesz odpychał nogą. Jak nie to samo co na deskorolce elektrycznej? Przecież to trzeba... Męczą się nogi. Trzeba być fit, żeby na deskorolce elektrycznej tak jeździć. A ty głupi. No co? No na pewno. Trzeba mieć... jędrne pośladki, tak jak ja. Po prostu mieć siłę w nogach, taką nieprzeciętną wręcz, bym powiedział.
pięknie, zielono, góry. Ciekawe, naprawdę, klimat. No i dojedziemy do Fenit. Fenit jest też takim miejscem zupełnym, można powiedzieć. Prawie gleboś, co, przestraszyłaś się? Tam były kratki i podjazd jak był, to był nierówny. Ale przestraszyłaś się też? Nie. Prędkość była też. Takie ząbki na rolkach jest na. Troszeczkę się przestraszyłaś tam. A gdzie w środku jakby ty masz opony, kolego? Wow, patrz. Ale mnie przestraszyłeś. Patrz. Wow. 10 minut na nagrywanie, słyszysz? Zobaczymy, jak dojedziemy do samego końca, bo to jeszcze jest kawałek. Chodź, odcięte to jest, odcięte. Na desce dosyć masz opony offroadowe, nie kauczukowe rolki, to do tego jeszcze możesz się przyhamować. O! Jest. Trzeba się tu ubrać, jak myślisz, bo robi się chłodno. No. Zajazd na kawę. Ale nie ma zejścia, jest zejście. Na kawkę można sobie czompnąć tam ławki. Ej. Co? Pisze, że droga nie dokończona, czy co? Nie, no jest. Szaleli te. Tylko oni tego nie dokończyli, to będę zawiedziony. O, Fenit już widać. Ale jajca, normalnie się tu jedzie wzdłuż wybrzeża. Góry, ocean. Można powiedzieć godzinę, 10 minut. Jest Fenit, dotarliśmy. Jest radość? Anyway. Dobra. Byliśmy tu kiedyś, nie? Tak. 10 po czwartej, odejmując 10 minut nagrywania, jechaliśmy godzinę 10 minut. Patrz, jak tu busy. Gdzie ty dojechałaś, Zybuś? Ja jestem sportówka. A ja? Ty no, ty tylko naciskasz guzik. Nie, nogi mi męczą się straszliwie. No tak. Mamy 13,75. Zostaje nam kolejne 13. Jest. To co, będziemy? Nie, więcej, 14. 27,5 km jest nami z powrotem. No to dobrze mówię. Tak. 13,75.
Tu często wodują właśnie skutery, łodzie, wszystko. Też fajnie. Następnym razem jak przyjedziemy, to tu dronem obczajmy dokładniej. Tak. Dopiero teraz dotarli. Tak. A my wracamy. Trzymy szybcy jak błyskawicy. No, fajnie. Fajnie było. Kawał drogi jeszcze przed nami. Dwie kreski ciągle, także zobaczymy, jak to pójdzie. Znowu chabiesz. Kwaśne. I jedno do domu. I kwaśne, bo leży na ziemi. Ha? O, zjadł go robak. Byś był dobry, to byś mi go dostał, bo jestem na rolkach. Dasz sobie radę. Ja nie chabię. No weź. O Boże. I pełno. Zobacz, leżą na ziemi. Masz. Masz. I uciekamy. Uciekamy stąd. Jeszcze nam posądzą o niecne te plany. Ładnie pachnie. Pompki do pompowania roweru, klucze. W razie czego, jak to komuś by się coś zepsuło, nawet stojak. Co to jest? Co to jest? No pompka, cały zestaw, wiesz. Do roweru? No, do naprawy roweru. Jak dobra? Deska ucieka. A, końcówa. Deska dała radę, kurde, 30 kilosów przetrała. No, ale było w miarę płasko, także też z tego względu pewnie i na eco mode jechałem. Ale wydaje mi się, że teraz było więcej z górki, no? Mhm. Dawaj. Na setę mam odcisk na kostce. Ja też. Na pewno mam odciski, bo bardzo jakoś tak musiałem ten wykazać się jakąś taką siłą ducha, hartem ducha.